Tajemniczy Dolny Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia. Tłumy zwiedzających na nocy muzeów. Jest u nas 16 stałych wystaw, więc jest duży wybór. Finał Ligi Rocka. Czerwiec lub jest powinna się ukazać pierwsza taka nasza oficjalna piosenka. Wojewódzkie Święto PSL. Żeby świętować i uczcić zesłanie Ducha Świętego. Poniedziałek, 21 maja. Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Za nami Noc Muzeów, w trakcie której liczne instytucje kultury otworzyły swoje drzwi dla zwiedzających. W Jeleniej Górze do późnych godzin wieczornych można było zwiedzać m.in. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i jego oddziały, Muzeum Przyrodnicze, Ratusz czy Biuro Wystaw Artystycznych. Tegoroczna Noc Muzeów cieszyła się sporą popularnością. Była to świetna okazja, aby zwiedzić wystawy stałe oraz czasowe w lokalnych muzeach, gdzie odbywały się także warsztaty dla najmłodszych. To jest monotypia z szablonu, czyli mieszanie i efekt, który jest niespodziewany. Tu w Muzeum Karkonoskim rozstrzygnięto także konkursy. Konkurs plastyczny Pudełko zwane wyobraźnią do poezji Zbigniewa Herberta. Jest to rok Zbigniewa Herberta i konkurs graficzny Moje niezapomniane chwile. Młodzi artyści dopisali tak jak co roku. Było bardzo dużo prac, uroczyste wręczenie nagród. Wiele działo się także w Muzeum Militariów. Popularnością cieszył się przede wszystkim ten ciężki sprzęt. Otwieramy urządzenia, które zawsze cieszą się popularnością. Również dzieci, ale myślę, że nie tylko, również wielu dorosłych pewnie marzy o tym, żeby zobaczyć, jak w środku wygląda na przykład czołg T-34, legendarny czołg używany w II wojnie światowej. Oprócz tego mamy wystawę, której właśnie skończył się wernisaż, wystawa poświęcona, pierwsza z wystaw, które planujemy w związku z obchodami stulecia niepodległości państwa polskiego. Mieszkańcy licznie odwiedzili także Muzeum Przyrodnicze. Jest u nas 16 stałych wystaw, więc jest duży wybór. Tu otwarto także wystawę poświęconą Edwardowi Dwornikowi. Na tej wystawie jest około 70 prac. W tamtym pomieszczeniu są prace z lat uczniowskich, z 66-67 roku. Z kolei w Biurze Wystaw Artystycznych można było wziąć udział w aukcji cennych dzieł sztuki oraz podziwiać pracę Teresy Kwiatkowskiej. Artystki regionalnej mieszkającej na co dzień w Świeradowie Zdroju. To jest część wystawy, ponieważ dolna część już właściwie została zdjęta i dzisiaj możemy tu oglądać wystawę aukcyjną. Spora grupa mieszkańców zwiedziła także jeleniogórski ratusz. Dużo da się zapamiętać, ale najbardziej podoba mi się skrzat. Opowiadał on legendę związaną z powstaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Ten dzwon stoi na straży. Jeżeli przez drzwi do stanu cywilnego przejdzie dziewica, ten dzwon wyda dźwięk. W akcję po raz pierwszy włączył się także Kościół Ewangelicki Zbawiciela. 18 maja poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej 23. edycji Ligi Rocka. Został nim zespół Synthetic Blast, który możliwe, że dzięki wygranej zyska ogólnopolski rozgłos. Na jeleniogórskiej scenie debiutowało w tym roku szereg młodych, dobrze zapowiadających się zespołów. Po serii koncertów eliminacyjnych do finału zakwalifikowało się 5 z nich. Ciabata, Filantropia, Mindfuck, Natural i Synthetic Blast. Wyłonione spośród 20 zespołów biorących udział w przesłuchaniach konkursowych.
Konkursowe zespoły oceniane były w 5 kategoriach. Najlepszy zespół, najciekawszy gitarzysta, basista, wokalista przez 5-osobowe jury z Mieczysławem Jureckim na czele. Przegłosowali mnie, jeżeli chodzi o najlepszego perkusistę. Widocznie się nie znam na perkusji aż tak bardzo, a resztę wspólnie. Wyjątkowo nie było problemu z tym werdyktem. W tym roku jury jednogłośnie podjęło decyzję. Nagroda główna powędrowała do Synthetic Blast. Na pewno nabraliśmy jeszcze większej pewności siebie, bo widocznie się jury to spodobało, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Zespół z miłą chęcią powróci do Jeleniej Góry w najbliższym czasie. Jeżeli tylko Jelenia Góra wyrazi chęć, żeby Synthetic Blast zagrał tutaj ponownie, my przyjedziemy bardzo chętnie. Czerwiec lub jest powinna się ukazać pierwsza taka nasza oficjalna piosenka. Publiczność przed gwiazdą tegorocznego finału rozgrzała jeleniogórska grupa Stres. Widać po tych młodych ludziach, po twarzach i przed sceną, jak im się to podoba, po pierwsze, a po drugie, ilu ich jest. Wczoraj na koncercie inauguracyjnym praktycznie cały ten teren przed sceną był całkowicie zajęty. Dzisiaj myślę, że zespół Koma też ściągnie tłumy. A zespół Koma promował w tym roku swój najnowszy album Metal Ballads. Nie zabrakło także znanych szlagierów zespołu. Piotr Rogucki z Jelenią Górą i okolicami związany jest sentymentalnie. Przez dobrych 10 lat przyjeżdżałem tutaj na wakacje ze swoją drużyną harcerską. Było to może 20 lat temu, ale Jelenia Góra było miejsce, w którym się pojawialiśmy co najmniej raz w roku. Impreza odbywała się w ramach projektu Partnerzy z Kulturą, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2010. W miniony weekend obchodzono Wojewódzkie Święto Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym roku zorganizowano je na Wiśniowej Polanie. Wojewódzkie Święto Ludowe od lat związane jest z zielonymi świątkami. Pierwsze Święto Ludowe było związane z Dniem Insurekcji Kościuszkowskiej, a później w latach 20. zostało właśnie przeniesione na Dzień Zesłania Ducha Świętego. To ma w sobie taką głęboką symbolikę, bo jest związane i z pięknym okresem, ale też z drugiej strony też z kolorem zielonym. Ruch ludowy to kolor zielony. Naszym symbolem jest czterolistna koniuszynka. Każdego roku konsekwentnie w powiatach, w gminach i w województwie spotykamy się po to z jednej strony, żeby świętować i uczcić zesłanie Ducha Świętego, jak i również jest to bardzo ważne święto w naszym kalendarzu ludowym. W niezbyt stabilnej sytuacji rolników, po strajkach, jakie ostatnio w całej Polsce miały miejsce i zapowiedziach kolejnych, była to chwila oddechu. Z tej okazji wręczono wyróżnienie osobom związanym zawodowo z pracą na roli, mieszkającym na wsi lub pracującym na rzecz rolnictwa. Na każdym święcie ludowym co roku, a tym bardziej na święcie ludowym wojewódzkim, oraz wojewódzkiej, są takie odznaczenia nadawane. Będzie nadanych odznaczeń Wincentego Witosa, jak i również Złotych Koniczynek. Cieszę się jako gospodarz Wiśniowej Polany, że to święto odbywa się właśnie w Miłkowie, w gminie Podgórzyn, w powiecie jeleniogórskim, właśnie tutaj u nas. Jest to wojewódzkie święto, także tym bardziej jest nam miło. Organizatorzy złożyli podziękowania rolnikom i pracownikom związanym z rolnictwem za ich ciężką pracę, zapraszając jednocześnie do wspólnej zabawy. Za nami powiatowe obchody Dnia Strażaka. W trakcie tego wydarzenia rozdano szereg nominacji oraz nagród. Na placu ratuszowym można było zobaczyć także nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Awanse, odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie, no i wręczenie długo oczekiwanego uprawnionego auta dla naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Jeleniej Górze. Sprzęt udało się pozyskać w ramach projektu realizowanego przez Jeleniogórską Straż wraz z Libercem. W tym roku ma trafić do nas jeszcze kilka nowych pojazdów. To będzie też piękna Skania, system ratownictwa technicznego. To w ramach programu administracji akurat rządowej, program modernizacji. Kolejne jeszcze czeka nas w czerwcu lekkie auto, takie właśnie terenowe, rozpoznawcze, ratownicze. I mam nadzieję, że w czwartym kwartale
znów administracja wojewódzka plus nasze samorządy wspólnie sfinalizują zakup drugiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2, to i przy ulicy Sudeckiej. Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka życzono im tyle powrotów, co wyjazdów oraz bezpieczeństwa w tej niełatwej profesji. Jeleniogórzanka Lucyna Kornobys po raz kolejny udowodniła, że jest jednym z najlepszych niepełnosprawnych sportowców w Polsce. Na ostatnich zawodach, które odbyły się w Słubicach w Lubuskiem, nasza zawodniczka zajęła wysokie lokaty. Otwarty meeting osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce w Słubicach był pierwszym w tym sezonie sprawdzianem dla wielu sportowców. Tego typu zawody są szansą sprawdzenia swojej formy po zimowej przerwie. Wyniki są jednoznaczne. Forma Lucyny Kornobys jest na wysokim poziomie. W oszczepie, gdzie pierwsze rzucałam, w sumie od dwóch sezonów najlepszy wynik, bo 18 metrów i 3 centymetry, więc już od dawno mi się nie udało 18 przerzucić. W kuli 8-14 to jest też dobry wynik. Jeszcze lepiej poszło jeleniogórzance w rzucie dyskiem, mimo że nie jest to jej przewodnia dyscyplina sportowa. Rzuciłam 21 metrów i 26 centymetrów, co dało rekord świata. Po prostu go pobiłam tam co najmniej 24 centymetry. No i mam nadzieję, że protokół trafi do APC, żeby został uznany przez tą naszą organizację. Takie wyniki są bardzo dobrym prognostykiem przed czerwcowymi mistrzostwami Polski w Bydgoszczy oraz sierpniowymi mistrzostwami Europy w Berlinie. Mam nadzieję, żeby ta forma została i żeby powtórzyć dokładnie te same wyniki, albo najlepiej lepsze na tych zawodach, to myślę, byłoby fajnie. Trzymamy za to kciuki. A teraz skrót pozostałych informacji z regionu. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oficjalnie rozpoczął inwestycje za 33 miliony złotych. Chodzi o rozbudowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych. W minionym tygodniu na uroczystym spotkaniu prezes spółki Michał Turkiewicz w obecności przedstawicieli 14 gmin symbolicznie zainaugurował realizację wielomilionowego zadania, które ma być gotowe pod koniec tego roku. Przypominamy, na terenie gminy Mirsk trwa odbiór odpadów wielkogabarytowych z prywatnych posesji. W najbliższym czasie prowadzony będzie 22 i 23 maja w Giebutowie, a 24, 25 oraz 28 maja w Mirsku. Zainteresowani powinni dokonywać zgłoszeń w Urzędzie Gminy nie później niż 3 dni przed planowanym terminem odbioru. Wywóz wielkogabarytów na terenie gminy Mirsk realizowany jest w godzinach od 7 do 15. Było pysznie, tak w skrócie można określić inaugurację sezonu pszczelarskiego zorganizowanego przez Powiatowe Koło Pszczelarzy Ziemi Jeleniogórskiej oraz Karkonoski Park Narodowy. Impreza odbyła się w Domku Myśliwskim, gdzie można było spróbować różnego rodzaju miodów z karkonoskich pasiek. Istotny był także przekaz, który podkreślał, jak ważną rolę w przyrodzie pełnią pszczoły. To wszystko w serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Kto jest reżyserem drugiej części Deadpoola? Na odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050.
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej. Przypomnę www.tvdami.eu. Jajka izerskie ze starej kamienicy polecają się na wiosnę. Jaja od szczęśliwych kurek z chowu ściółkowego są źródłem substancji odżywczych, a ich wyjątkowe walory podkreślają smak każdej potrawy. Jajka izerskie to gwarancja smaku i najwyższej jakości. Ale jaja! Zabrzmią hity lat 90. Kuprum Hits Festival. Zagrają dla Was Luna, Real McCoy, Papa D, Fun Factory, Rednecks, Captain Jack, Nana, Dune. Kuprum Hits Festival. 26 maja. Lotnisko Lubin. Bilety od 59 zł. Organizator Events Factory.